Witam w 536 części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, w której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa Lou Rockwella pod tytułem Manifest na rzecz paleolibertarianizmu i klasycznie zachęcam do wsparcia kanału i audycji na trzy sposoby zawarte w opisie niniejszego materiału przez Bitcoin, PayPal i wpłaty bezpośrednie na konto bankowe przez przelew. A tytułem wstępu od siebie dodam, że sam również jestem zwolennikiem wielu konserwatywnych, tradycyjnych wartości, jak rodzina, małżeństwo, wiara, kościół i tak dalej. Hierarchiczność jest zjawiskiem w pełni naturalnym i występuje także w królestwie zwierzęcym, gdzie występują na przykład przewodnicy stada, czyli tak zwane samce lub samice alfa, które posiadają cechy korzystne ewolucyjnie, warunkujące płodność, zdrowie, tężyznę fizyczną i sprzyjające prokreacji w celu przedłużenia ciągłości gatunkowej. Hierarchie tworzą się najczęściej w sposób oddolny w wielu środowiskach, nawet rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych, dzięki jednostkom o pewnych predyspozycjach. Garstka samozwańczo oświeconych osób, które z zamiłowaniem zaczytały się w lewicujących artykułach w internecie spod pióra autorów chcących współcześnie wyzwalać masy od dorozumianych narzędzi patriarchalnego ucisku, nie jest w stanie podważyć ani tym bardziej obalić konserwatywnego porządku, który kształtował się i był kultywowany w kulturze przez co najmniej kilka tysięcy lat. Są to osoby, które jeszcze 100-200 lat temu byłyby analfabetami, niezdolnymi zliczyć do 10, predysponowanymi do najwyżej roli świniopasów albo w ostateczności chłopów małorolnych. Ich opinia pozostaje więc w tym kontekście irrelewantna, dlatego też piętnowanie czy ostracyzowanie pewnych niepożądanych w danej społeczności zachowań uchodzących za nieobyczajne, wulgarne, nieprzyzwoite, nieestetyczne, nie stanowi ograniczenia wolności ani tym bardziej opresji. Jeżeli przebywamy w danym kręgu społecznym, to z automatu godzimy się na ustalone i panujące tam zasady lub normy. Odrzucenie ich byłoby tendencją wspakulturową, dążącą do stopniowej dekonstrukcji i wreszcie do samobójstwa wspólnoty. Każde wolne społeczeństwo siłą rzeczy opiera się na jakichś autorytetach, które stawiają jego moralne i intelektualne fundamenty, będąc ich gwarantami. Pewne instytucje egzekwujące porządek są niezbędne w celu perpetuowania cywilizowanej i pokojowej egzystencji. Cywilizacja przypomina wielkie drzewo, które wypuszcza korzenie ludzkiej gospodarności i przemyślności. Nawożone jest mądrością licznych pokoleń, ale oderwane od korzeni tradycji nieuchronnie obumiera. Prowadzenie stada przez duszpasterzy nie oznacza władzy nad umysłami i duszami ludzkimi, zaś opiekę, doradztwo i przewodnictwo na drodze życiowej. Współczesna demokratyzacja opinii, to znaczy nadużywana wolność wypowiedzi, nie sprawia, że każda opinia jest równoważna jakościowo i nie zmienia faktu, że istnieją prawdy obiektywne, ponadczasowe, uniwersalne i niepodważalne. Nie każdy z osobna może mieć rację, ani istnieją osoby nieomylne i bezbłędne. Jeżeli świadomie i dobrowolnie przyjmujemy hierarchię i autorytety, np. naukowe lub kościelne, to nie ingeruje to i nie godzi w naszą przyrodzoną wolność, nie ogranicza swobody decyzyjnej. Przed 30 laty, a tekst ten był pisany w latach 90., więc powiedzmy, że już przed 50 laty, doszło do próby powiązania libertarianizmu z konserwatyzmem. Ta próba się nie powiodła. Lou Rockwell uważa, że warto spróbować ponownie. Sprawdźmy dlaczego. Bo on również akcentuje bardzo silnie tą rzecz kulturową, tradycyjną, konserwatywną. Rozłam konserwatyzmu jest bliski, jak pisze Charles Krauthammer. Tak jak komunizm się rozpada, podobny los przypada w udziale sojuszowi konserwatywnemu. W rzeczy samej staromodni konserwatyści, paleokonserwatyści oddzielają się od etatystycznych neokonserwatystów. Są niestety traktowani jak pewien skansen. Patrick Buchanan argumentuje, że Ameryka powinna wrócić do domu. Nie jesteśmy ani światowym policjantem, ani światowym nauczycielem kultury politycznej. Ben Wattenberg, neokoński zwolennik tego, co Claire Booth-Luke nazywa
globalizmem dezawuuje podejście Buchanana jako neandertalskie. Joseph Sobran odnotowuje, że demokracja nie jest wartością samą w sobie, lecz jedynie w takim zakresie, w jakim ogranicza potęgę rządu. Jean Kirkpatrick, niedawna hamprejowska demokratka, podobnie jak większość neokonów, mówi, że żaden z tych intelektualnych argumentów nie ma znaczenia, bo neokoni kontrolują potęgę rządu i za nic nie wypuszczą jej z rąk. Niezależnie od Kirkpatrick, te kłótnie w obrębie prawicy są niezmiernie istotne. A chodzi o znacznie więcej niż o politykę zagraniczną. Odkąd ZSRR okazało się kolosem na glinianych nogach i rozpadło się, część dobrych konserwatystów powraca do swoich korzeni starej prawicy. Konserwatyści ci kwestionują nie tylko zagraniczne interwencje, ale nade wszystko cały ten aparat nowego ładu. New Dealu, wielkiego społeczeństwa. To martwi neokonserwatystów, tym bardziej odkąd, jak ich Irving Kristol, dają dwie pochwały dla kapitalizmu, ale jednocześnie trzy pochwały dla konserwatywnego państwa opiekuńczego, welfare state. Ten rozłam w obszarze konserwatyzmu daje historyczną szansę dla ruchu libertariańskiego. Zimna wojna złamała konserwatyzm, teraz pojawia się szansa na naprawę zgodnie z aksjomatem Lorda Actona. Wolność jest najwyższym celem politycznym człowieka, który jest w centrum nie tylko libertarianizmu, ale i dawnego konserwatyzmu, które to pojęcia niegdyś mogły być bardzo zbieżne, ponieważ pierwsi konserwatyści byli bardziej wolnościowi niż współcześni, bardziej chcieli wyzwalać się z okowów tego modernistycznego zawirowania historii, które bardziej skłaniało ich ku oderwaniu się od swobody kultywowania swoich tradycji, które chciało zmienić człowieka, ukuć na swoją modłę jego nowy obraz, człowieka wyzutego ze starych dogmatów, z tradycyjnych norm i wartości. Wiele spraw politycznych dzieli starych konserwatystów i libertarian, ale ich liczba maleje i żadna z nich nie jest tak wielka, by uniemożliwić inteligentną wymianę zdań i współpracę. Wiele było dysput ideologicznych, jednak dzieliła nas też kultura, a nie ma silniejszego jednoczyciela lub rozbijacza, niżeli kultura właśnie. Było to tak dzielące, że dobrzy libertarianie i dobrzy konserwatyści zapomnieli, jak ze sobą rozmawiać. Dla dobra tych wartości, które są wspólne, powinniśmy przywrócić starą więź, ale czy możemy? W mojej ocenie nie, tak długo jak libertarianizm żyje złudzeniami. Konserwatyści mają słuszność, wolność nie wystarczy. Wolność bez tradycji byłaby kolosem na glinianych nogach. Konserwatyści zawsze argumentowali, że wolność polityczna jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla dobrego społeczeństwa. I w tym zakresie mają rację. Nie jest też wystarczająca do społeczeństwa wolnego. Potrzebujemy także społecznych instytucji i standardów, które popierają wspólne wartości, aby chronić jednostkę przed rządem. Jeżeli mamy je tworzyć oddolnie, to muszą one być również spójne, logicznie i możliwie trwałe. Niestety wielu libertarian, szczególnie tych w obrębie partii libertariańskiej, postrzega ową wolność jako konieczny i wystarczający warunek dla wszystkich celów. Co gorsza, łączą oni wolność od państwowej opresji z wolnością od wszelkich norm kulturowych, takich jak religia, burżuazyjna moralność i społeczny autorytet, co już zakrawa na absurd i podkopuje fundamenty. W swojej 17-letniej historii partia libertariańska nigdy nie przekroczyła 1% w ogólnopaństwowych wyborach, ale dała radę obsmarować najchwalebniejszą ideę polityczną w historii ludzkości libertyńskim gnojem. Dla dobra tej idei pora byśmy zabrali się za usunięcie tego brudu. Większość Amerykanów zgadza się, że agresja przeciwko niewinnym i ich własności jest zła. Jakkolwiek te miliony to potencjalni libertarianie, odrzuca ich woodstockowy styl ruchu. Dzieci kwiatów, hippisów, tworu lat 50. i 60., czyli tych wyzwolonych z kajdan ucisku. Tych, którzy chcą używać życia, rozwiązłość seksualna, używki, spirytualistyczne, seanse itd. Hair od dawna nie jest grane na Broadwayu, ale Age of Aquarius już wciąż pobrzmiewa w LP.
antynormy kulturowe, które naznaczają libertariański wizerunek, są obrzydliwe, niegodne człowieka. One nie mają nic wspólnego z libertarianizmem per se. Są libertyńskim rozpasaniem. Są samowolą, stanowią kłopotliwy bagaż. Jeżeli nie porzucimy tego bagażu, przegapimy największą okazję w ciągu wielu dziesięcioleci. Po rewolucji seksualnej, rewolucji antykoncepcyjnej, tak naprawdę podkopane, podminowane zostały fundamenty rodziny, małżeństwa, stałych relacji międzyludzkich, związków, które kończą się bardzo często rozwodami, zdradami, a potem potęgują także zjawiska znane z gabinetów psychologicznych, depresje, samobójstwa itd. Amerykanie odrzucają partię demokratyczną, bo widzą ją jako pogardzającą tymi burżuazyjnymi wartościami. Jeśli kiedykolwiek usłyszeliby o LP, odrzuciliby ją z podobnych powodów. Partia libertariańska jest prawdopodobnie niereformowana lub wręcz nieistotna, nawet jakby nie była. Libertarianizm nie jest ani niereformowalny, ani nieistotny, natomiast jeśli nie oczyścimy libertarianizmu z jego kulturowego wizerunku, tego blamażu, tego wstydu, nasz ruch poniesie porażkę tak żałosną jak i LP. Wciąż będziemy widziani jako sekta odrzucania autorytetów, nie tylko etatyzmu, która pochwala te zachowania, które by chciała zalegalizować i w ten sposób odrzuca standardy cywilizacji zachodniej, łacińskiej. Argumenty przeciwko wojnie z narkotykami, bez znaczenia jak wartościowe intelektualnie, będą podważane, gdy będą pochodzić z partii narkomanów, którzy nie są wiarygodni w tym, co głoszą, którzy nie są bezinteresowni. Jeśli LP nominuje prostytutkę na wicegubernatorkę Kalifornii, jak może zwykły Amerykanin nie postrzegać LP jako wrogiej normom społecznym, chcącą wywrócić wszystko do góry nogami? Legalizacja pewnych działalności nie może oznaczać moralnej aprobaty dla nich. Nie można być bardziej, samobójczego politycznie i moralnie szkodliwego powiązania, ale LP je wytworzyła. Ze swoimi kontrkulturowymi przekonaniami wielu libertarian unikało spraw o rosnącym znaczeniu dla klasy średniej, takich jak prawa obywatelskie, przestępczość i ekologizm. Jedynym sposobem, by zerwać więź libertarianizmu z libertynizmem, jest oczyszczająca debata. Chciałbym zacząć tę debatę w prawidłowym zakresie. Jak określił C.K. Chesterton, G.K., chociaż zgadzamy się co do zła, nie ma już między nami zgody co do dobra. Efektywny kulturowo-libertarianizm dla Ameryki. Aby mieć szansę na powodzenie, musimy odrzucić wadliwe ramy kulturowe libertarianizmu. Dla mojego sugerowanego zamiennika z jego opartymi o etykę pryncypiami kulturowymi proponuję nazwę paleolibertarianizm, stary libertarianizm, konserwatywny. Używam tego terminu w sposób podobny jak paleokonserwatyści, nie jako nowe credo, lecz jako powrót do ideowych korzeni. Oni używają takiego pojęcia, aby odróżnić się od neokonów. Nie mamy odpowiednika neokonów wśród libertarian, ale tak samo i dla nas jest koniecznym, aby oddzielić libertarianizm od libertynizmu, by nie popadać w samozaprzeczenie, w zgubne mariaże i zbędne, niewłaściwe konotacje. Skrótowo, paleolibertarianizm ze swoimi korzeniami w starej prawicy skupia następujące przekonania. Państwo wszechmogące jako instytucjonalne źródło zła przez całą historię. Nieograniczony wolny rynek jako ideał tak moralny, jak i praktyczny. Prywatna własność jako ekonomiczna i moralna konieczność dla społeczeństwa. Państwo zdominowane przez kompleks militarno-przemysłowy jest największym zagrożeniem dla wolności i dobrobytu społeczeństwa. Państwo opiekuńcze jako zorganizowana grabież, która wyniszcza producentów, a ostatecznie także swoich klientów. Wolności obywatelskie oparte o prawa własności będące kluczowymi dla sprawiedliwego społeczeństwa. Etyka egalitaryzmu jako moralnie odrażająca oraz niszczycielska dla własności prywatnej i autorytetu społecznego. Autorytet społeczny wyrażony w rodzinie, kościele, społecznościach lokalnych i innych pośredniczących organizacjach jako konieczny do ochrony obywatela przed państwem oraz jest niezbędny do utrzymania wolnego i wartościowego społeczeństwa. Kultura zachodnia jako coś bezwzględnie wartego zachowania i ochrony i obiektywne standardy moralności, szczególnie te, które można odnaleźć w tradycji judeo-chrześcijańskiej jako konieczne dla wolnościowego i cywilizowanego porządku społecznego. Czy paleolibertarianizm jest libertariański?
Każdy libertarianin musi się zgodzić z pierwszymi 6 punktami, ale dla większości aktywistów obrazoburcze będą kolejne 4. Natomiast nie ma w nich nic nielibertariańskiego. Krytyk wypunktuje, że doktryna libertariańska nie ma nic do powiedzenia w tych sprawach, ograniczając się jedynie do nieagresji i samoposiadania, czyli możliwości także szkodzenia samemu sobie, w tym popełnianiu czynów niemoralnych, ale czy one są w gruncie rzeczy godne człowieka rozumnego, człowieka estetycznego, chcącego postępować godziwie, czy one sprzyjają perpetuowaniu cywilizacyjnych norm, czy one sprzyjają spójności społeczeństwa, czy one sprzyjają budowaniu trwałych więzi społecznych, rodzinnych, rówieśniczych? Tutaj odpowiedzi będą raczej negatywne. W pewnym sensie krytyk będzie miał rację. Libertariański katecheta musi jednak uświadomić sobie jedną odpowiedź na tylko jedno pytanie. Co jest najwyższym celem politycznym człowieka? Odpowiedź brzmi wolność. Żadna filozofia polityczna nie działa w kulturowej próżni. I dla większości osób tożsamość polityczna jest tylko abstrakcją szerszej perspektywy kulturowej. Te dwie tylko na poziomie teoretycznym są rozdzielne. W praktyce są bezwzględnie powiązane. Jest więc zrozumiałym i pożądanym, aby libertarianizm miał swoją tonację kulturową, ale nie by była ona antyreligijna, modernistyczna, relatywistyczna, moralnie i egalitarystyczna. Ten ton z zasady słusznie odrzuca większość Amerykanów i miał on istotny udział w sprawieniu, że libertarianizm jest tak małym, marginalnym ruchem. Konserwatywny atak na libertarianizm. Żadna z konserwatywnych krytyk filozofii politycznej libertarianizmu nie jest przekonująca. Zazwyczaj bije ona w chochoły, które są wyobrażeniami w wyobraźni. Niestety nie można powiedzieć tego samego o kulturowych krytykach. Russell Kirk jest tym z konserwatywnych krytyków, którzy postrzegają libertarianizm jako najbardziej odrażający. Pisze on, że libertarianizm jest jak szatan, nie akceptuje autorytetu materialnego ani duchowego. Chce się odróżniać tak politycznie, jak i moralnie dla zasady. Czyli czyni go czymś w rodzaju kilkulatka, który chce wolności tak naprawdę dla samowoli. Tupie nóżką, krzyczy, podnosi głos, buntuje się dla zasady, dla kaprysu, przeciwko wszelkiej władzy, wszelkim autorytetom, nie tylko tym, którzy faktycznie mu zagrażają, ograniczają go, w pewien sposób tłamszą, ciemiężą, grabią jego majątek, godzą w jego majestat. Tutaj jest droga w skrajność po linii po równi pochyłej. W konsekwencji nie ma wielkiej przepaści między libertarianizmem a libertynizmem, co jest błędem kardynalnym. Bardziej przychylnym konserwatywnym krytykiem libertarianizmu jest Robert Nisbet, ale on również obawia się, że u libertarian rozwija się stan umysłu, w którym rodzina, kościół, społeczność lokalna i szkoła są prawie tak samo wrogimi aparatami opresji, jak rząd polityczny, co jest absurdem. Jeśli tak jest, przepaść się z pewnością rozszerza między libertarianami a konserwatystami, ale te wyżej wymienione elementy dobieramy sobie sami, oddolnie, dobrowolnie, w każdej chwili możemy z nich wystąpić, czy to przez rozwód, czy apostazję, czy innego rodzaju wykroczenie z szeregu. Tymczasem z państwowości, z narodowości niezupełnie można się wypisać. Ciężko być dzisiaj apatrydą, kiedy każda połać gruntu należy do jakiegoś państwa i nie sposób się wyrywać spod jego macek. Kirk i Nisbet mają wiele racji co do wielu spośród poszczególnych libertarian, ale nic do formalnej doktryny libertarianizmu. Zostało to wykazane przez Rothbarda, Tibora, Mahana i innych. Niestety to odróżnienie pomiędzy doktryną a jej reprezentantami jest trudnym do zaobserwowania dla nieintelektualistów, bo czym innym jest rdzeń i sama czystość ideowa, a czym innym egzemplifikacja jej w kontynuatorach i wykonawcach, którzy mają różne poglądy, różne interpretacje, różne preferencje i gusta i mogą nawet posuwać się do jakichś herezji, wypaczeń i wykoślawień. Antychrześcijaństwo a wolność. 94% Amerykanów wierzy w Boga. Jednak badanie Green i Goethe wskazuje, że tylko 27% aktywistów i współpracowników LP podziela tę wiarę.
co jest skandalicznie niską wartością. Ci badacze podkreślają, że jakkolwiek niektórzy myśliciele libertariańscy, tacy jak Murray, Newton, Rothbard, uważają, że wiara w Boga jest do pogodzenia z ich ideologią polityczną, partia nie poradziła sobie w pozyskaniu takich stronników, co woła o pomstę do nieba. W rzeczy samej wielu libertarian jest nie tylko niereligijnych, ale też wręcz wojowniczo antyreligijnych, ateistycznych, co uwidocznili w swoich komentarzach do ankiety. Późniejsze badanie Liberty wskazało, że 74% respondentów odrzuca istnienie Boga. Nie było to wielkim zaskoczeniem dla redaktorów odnotowujących, że istnieje powszechne postrzeganie libertarian jako niemal wyłącznie ateistycznych. Nie chcę w tym względzie rzecz jasna argumentować, że wiara religijna jest konieczna dla libertarianizmu. Wręcz przeciwnie, wielu z naszych najlepszych ludzi jest niewierzących. Ale znakomita większość Amerykanów jest religijna, a zbyt wielu libertarian usiłuje przestawiać religię i libertarianizm jako siły wzajemnie wrogie. Sam ten czynnik jest niekontrolowany, może utwierdzić nas w ciągłej marginalizacji. Nie trzeba być wierzącym, żeby być dobrym, żeby być postępować słusznie, sprawiedliwie, ale wypada szanować tą tradycję, tą kulturę, tą naleciałość, spuściznę przodków, która przetrwała, na przykład w przypadku katolicyzmu 2000 lat, żeby nie popadać w pewne wrogie, skrajne, szkodliwe tendencje, żeby nie podkopywać pod sobą fundamentów. Rodzina, wolny rynek, godność osoby ludzkiej, prawa własności prywatnej i podstawowa koncepcja wolności, one wszystkie są produktami kultury religijnej. Chrześcijaństwo dało nam podstawy indywidualizmu, podkreślając znaczenie jednej duszy. Kościół naucza, że Bóg zesłałby swojego Syna, by ten oddał swe życie na krzyżu, gdyby choć jeden człowiek potrzebował takiego wstawiennictwa. Ze swoim naciskiem na rozum, obiektywne prawo moralne oraz własność prywatną, chrześcijaństwo umożliwiło ukształtowanie się kapitalizmu. Nauczało, że wszyscy ludzie są równi w byciu dziećmi bożymi, aczkolwiek nie w żadnym innym sensie, a więc powinni być równi wobec prawa. To ponadnarodowy kościół był siłą zwalczającą nacjonalizm, militaryzm, wysokie podatki, opresję polityczną i to jego teologowie uzasadniali strącanie tyranów. Acton zauważył, że wolność nie ukształtowała się poza światem chrześcijańskim i nalegał, byśmy utrzymywali wolność blisko moralności, jako że żaden kraj nie może być wolnym bez religii. Zgadzając się, że libertarianizm nie jest antyreligijny, Mahan zauważa, że libertarianizm nie dozwala żadnego polegania na wierze dla rozumienia etyki i polityki. Paleolibertarianizm preferuje pogląd dwóch innych niewierzących intelektualistów, Maria Rothbarda, głoszącego, że wszystko co dobre w zachodniej cywilizacji, od wolności indywidualnej do sztuki, zawdzięczamy chrześcijaństwu, i Fryderyka Augusta von Hayeka, który zaznacza, że to religii zawdzięczamy nie tylko moralność i tradycje, które wytworzyły nie tylko naszą cywilizację, ale i nasze życie. Autorytet a przymus, question authority, głosi lewicowy slogan popularny też w kręgach libertariańskich, ale czy każdy autorytet? Libertarianie jednak mylą się, zacierając różnicę między państwową władzą a społecznym autorytetem, gdy na tym drugim opiera się każde wolne społeczeństwo. Siłą rzeczy, każde przedsiębiorstwo wymaga hierarchii, podległości służbowej i każdy pracodawca ma prawo oczekiwać posłuszeństwa w zakresie pracy. W przeciwnym wypadku, po cóż miałby mieć podopiecznych, podwładnych, którzy wykonywaliby pewne polecenia niższego szczebla? Po co byłby podział pracy, podział obowiązków i tak dalej. Nie inaczej ma się sytuacja w rodzinie, w kościele, w klasie szkolnej, a nawet w organizacji dobroczynnej i w harcerstwie. Nadanie związkom zawodowym uprawnień do posługiwania się przemocą podważa autorytet pracodawcy. Prawa narkotykowe, publiczna służba zdrowia, zakład ubezpieczeń społecznych podważają autorytet rodziny. Wyrzucenie religii z debaty publicznej podważa autorytet kościoła. W swoim niedawnym artykule Jerome Tusil pisze, że zwalcza ortodoksję kościoła rzymskokatolickiego. Nie ma jednak nic libertariańskiego w zwalczaniu ortodoksji katolickiej lub jakiejkolwiek innej, a przez umyślne łączenie swoich uprzedzeń z libertarianizmem umacnia jedynie i upowszechnia mit, że libertarianizm
libertarianizm jest libertynizmem. Autorytet zawsze będzie występować w społeczeństwie. Naturalny autorytet wywodzi się z dobrowolnych struktur społecznych. Nienaturalny jest narzucony przez państwo. Paleolibertarianie zgadzają się z tezą Nisbeta, że istnienie autorytetów w porządku społecznym oddala i zapobiega wkraczaniu weń siły politycznej. Jedynie ograniczające i kierujące efekty autorytetu społecznego sprawiają, że możliwy jest liberalny porządek polityczny wyobrażony i zaprojektowany przez ojców założycieli. Usuniesz porządek więzi społecznych, a otrzymasz społeczeństwo niewolne, lecz chaotyczne i ludzi niekreatywnych, lecz gnuśnych. Rola rodziny. Libertarianie mają tendencję do odrzucania istotnego zadania rodziny w zakresie formowania odpowiedzialnej osoby. Tradycyjna rodzina, która wyrasta z prawa naturalnego, jest podstawową komórką cywilizowanego i wolnego społeczeństwa. Rodzina promuje wartości niezbędne dla ochrony wolnego społeczeństwa, takie jak miłość rodzicielska, samodyscyplina, współpraca, szacunek dla starszych i samopoświęcenie. Rodzina zachęca do moralnego zachowania oraz wyposaża dzieci w prawidłowe wychowanie, zapewniając przetrwanie gatunku. Chesterton określił, że rodzina może być luźno określona jako anarchistyczna, bo nie posiada centralnej władzy ani pewnego rodzaju ściśle określonych praw. Ponieważ pochodzenie jej autorytetu jest całkowicie dobrowolne, państwo jej nie wynalazło i nie może jej obalić w żaden sposób. Jednak państwo wytacza wojnę rodzinie przez perwersyjne zachęty ekonomiczne, jak wskazał Charles Murray. Federalna polityka państwa opiekuńczego jest odpowiedzialna za 450% wzrostu narodzin z nieprawego łoża w ciągu ostatnich 30 lat. Najbardziej kluczową funkcją rodziny jest ta edukacyjna, argumentuje Chesterton. Natomiast począwszy od utworzenia szkół powszechnych w wieku XIX w imię celu, który Horace Mann określił jako przerabianie obywateli lokalnych w obywateli państwowych, państwo zaatakowało też edukacyjną funkcję rodziny. Od kontrolą państwa w obszarze szkół jest, jak to ujął jeden z oficjalistów, przekształcanie plastycznych bryłek w jednolitą masę. Podstawowym celem programu państwa okazuje się być osłabianie rodziny. Libertarianie z drugiej strony powinni ją cenić i wspierać. Nie jesteśmy bowiem, jak nasi przeciwnicy głoszą, piewcami atomistycznego indywidualizmu i rozproszenia na czynniki pierwsze społeczeństwa, co uniemożliwiałoby sprawną współpracę. Powinniśmy chwalić nieocenioną rolę rodziny i autorytetu społecznego. Nienawiść wobec zachodniej kultury. Kultura, jak określił Matthew Arnold, to znać najlepsze, co zostało powiedziane i pomyślane na świecie. Dla naszej cywilizacji znaczy to koncentrować się na Okcydencie, Zachodzie, natomiast lewica od miasteczka akademickiego Stanford aż po Nowy Jork dezawuuje kulturę Zachodu jako rasistowską, seksistowską i klasistowską, godną raczej zapomnienia niż obrony. Ale właśnie na tym wyrosły jej fundamenty. Na selekcji, na ostracyzmie, na podziale obowiązków, ról i ważności względem stanów i kast, które mogły spełniać się w różnych zakresach i różnych polach, obszarach. Ci, którzy bronią kultury zachodniej, są nazywani etnocentrystami przez lewicę, która zrównuje Dizzy Gillespie z Bachem, Alice Walker z Dostojewskim czy Georgie O'Keeffe z Caravaggio, która pragnie nauczać nasze dzieci takich bzdur. Dążą oni do skonstruowania nowego kulturowego kanonu, pełnego relatywizmu i który będzie płciowo-rasowo zrównoważony, co znaczy niezrównoważony w jakimkolwiek innym sensie. Niestety z materii kulturowej zbyt wielu libertarian zgadza się z lewicą. Jest konieczne, aby libertarianie zrozumieli zwykłych Amerykanów, którzy mają dość modernizmu w sztuce, literaturze i manierach, będącego w gruncie rzeczy atakiem na Okcydent. Rozważmy gniew wywołany przez wsparte publicznymi środkami pornograficznej bluźniercze prace Roberta Mapplethorpe i Andersa Serrano. Ludzie instynktownie poznali się, że oto finansowany z podatków establishment artystyczny w zorganizowany sposób obraża burżuazyjną wrażliwość. Mimo to typowy libertański newsletter bardziej był obrażony na trafne komentarze Jesse Helm do tej awantury, niżeli na wydawanie pieniędzy podatników na program National Endowment for the Arts, czyli bluźnierstwo i obsceniczność.
Sztuka, podobnie jak moralność, wymaga, by gdzieś nakreślić linię demarkacyjną, zauważa Chesterton. Paleolibertarianie zgadzają się z tym i bez proszenia o przebaczenie preferują cywilizację zachodnią. Pornograficzna fotografia, wolno myślenie, chaotyczne malunki, atonalna muzyka, dekonstruktywistyczna literatura, architektura nurtu Bauhaus i modernistyczna kinematografia nie mają nic wspólnego z libertariańską agendą polityczną. Bez względu na to, jak poszczególni libertarianie odnajdują się w tych rzeczach, przyjemność... Obok ich estetycznej i moralnej ułomności, te formy sztuki są obciążeniem politycznym wszędzie poza Berkeley i Greenwich Village. Postrzegamy i powinniśmy postrzegać tradycji dobrych manier i smaku. Przestrzegamy. Jak wyjaśnia Rothbard, są w życiu liczne obszary, gdzie przestrzeganie zwyczajów życia społecznego łagodzi napięcia i czyni życie społeczne bardziej wygodnym i harmonijnym. Albert J. Nock określił, że w wolnym społeczeństwie sąd smaku i manier powinien być najsilniejszą instytucją. Określił go mianem najbardziej kompetentnej jurysdykcji. W tym sądzie wielu libertarian zasiada na ławie oskarżonych. Egalitaryzm i prawa obywatelskie. Większość Amerykanów słusznie pogardza tak zwanymi prawami obywatelskimi. Kiedyś prawa obywatelskie oznaczały prawa obywatela przeciwko państwu, zwraca uwagę Sobran. Teraz oznaczają one uprzywilejowane traktowanie Afroamerykanów lub jakiejś innej mniejszości na koszt wszystkich innych. Wielu libertarian jest jednocześnie egalitarystami, więc albo nie dostrzegają tego, albo celowo przymykają na to oko. Paleolibertarianie nie mają takiego obciążenia. Nie tylko odrzucają oni akcję afirmacyjną, rezerwację i kwoty, ale też całą ustawę o prawach obywatelskich 1964 i wszystkie następujące po niej, które zmuszają posiadaczy własności do działania wbrew swojej woli. Wymuszona przez państwo segregacja jest zła, ale podobnie zła jest wymuszona przez państwo integracja. Wymuszona przez państwo segregacja nie była jednak zła z powodu samej oddzielności, lecz dlatego, że była wymuszona. Chcieć integracji z osobami podobnymi pod względem rasy, narodowości, religii, klasy, płci czy nawet politycznej partii jest rzeczą normalną. Dobrowolne społeczeństwo w sposób oczywisty będzie więc miało męskie stowarzyszenia, polskie dzielnice, czarne, kościoły, żydowskie, kluby i białe bractwa. Kiedy państwo nie dozwala swobody stowarzyszania, nie tworzy ono społecznego pokoju, lecz konflikt. Jak obserwuje Frank Mayer, różnorodne relacje w obrębie ludzkiej społeczności, wrażliwe, delikatne i nade wszystko unikatowe w swojej istocie, nigdy nie mogą być regulowane przez rząd bez powodowania katastrofy dla wolnego społeczeństwa. Albo, wóz albo przewóz. Jednakowoż istnienie takich instytucji jest skandaliczne dla egalitarystów. Kongresmen Ron Paul, kandydat prezydencki LP w 1988 roku, był atakowany przez libertarian za sprzeciw wobec finansowanego z podatków święta Martina Luthera Kinga. King był socjalistą sprzeciwiającym się prywatnej własności i propagującym wymuszoną integrację rasową. Jak taka osoba może być libertariańskim bohaterem, a jednak jest z powodów egalitarystycznych? Zbyt wielu libertarian wraz z liberałami używa oskarżeń o rasizm do ataku na nonkonformistów. Być może twierdzenie na przykład, że Azjaci są bardziej inteligentni od białych, nie ma podstaw naukowych. Ale czy rzeczywiście jest to niemoralne? Choć ma takie podstawy. Z perspektywy libertariańskiej jedyna niemoralność tkwiłaby w domaganiu się uznania takiego lub innego stanowiska przez państwo niezależnie czy poprawnego, czy niepoprawnego naukowo. Z chrześcijańskiego punktu widzenia złe jest z pewnością traktowanie kogokolwiek niesprawiedliwie czy nieżyczliwie z powodu przekonań rasowych. Jest też niedopuszczalnym, by traktować kogoś niesprawiedliwie czy nieżyczliwie z powodu łysiny lub bujnej fryzury, chudości lub otyłości. Ale czy może być czymś niemoralnym preferowanie towarzystwa jednego z tych rodzajów osób? Afroamerykański liberał William Raspberry niedawno skomentował slogan w Washington DC: to czarna sprawa, nie zrozumiesz. To jest rasowo świadome w zdrowy sposób, powiada Raspberry. Ale pokaż mi białego ze sloganem "to biała sprawa" i moje podejście ulegnie diametralnej zmianie. Kongresowy zespół do spraw czarnych jest uprawniony, ale kongresowy zespół do spraw białych jest niewyobrażalny. Czarne jest piękne, jest dozwolone, ale białe jest piękne, jest sloganem bigotów. Ach tak?
Nie ma nic złego w czarnych preferujących czarne sprawy, ale paleolibertarianie zgadzają się mówić to samo o białych preferujących białe sprawy. I Azjatach azjatyckie sprawy. Paleolibertarianie nie wyznają żadnej utopijnej wizji relacji społecznych. Akceptują ludzi takimi, jakimi są. Jedyne, czego się domagają, to powstrzymanie państwa od ingerencji w dobrowolne działania ludzi. Przestępstwo i przymus. Libertarianizm jest szeroko postrzegany jako antysiłowy, ale siła zawsze będzie konieczna, aby bronić się przed złoczyńcami, wymierzać sprawiedliwość w ramach przemocy odwetowej, czy zadośćuczynienia, czy pewnego rodzaju kary. Libertarianizm odrzuca agresję wobec niewinnych, inicjowanie jej pierwotne jako pierwsi, ale nie użycie siły w ogólności. Państwo zawsze było agresorem numer jeden. Istnieje jednak również przestępczość prywatna. Tak samo jak rozbijanie społecznych autorytetów toruje drogę etatyzmowi, podobnie efekty powoduje pobłażliwość wobec prawdziwych przestępstw, jest, jeśli przestępstwo uchodzi na sucho lub nie jest karane dostatecznie surowo, jak to często ma miejsce dzisiaj, oznacza to nagradzanie zachowań niemoralnych, przez co ich powszechność rośnie. Liberałowie i część libertarian postulują łagodność wobec przestępców, bo wiele spośród przestępstw jest rzekomo prowokowanych przez biały rasizm. Gdyby było to prawdą, biorąc pod uwagę obozy koncentracyjne, zabór mienia, rozpowszechnioną nietolerancję i tym podobne, powinniśmy być zagrożeni japońskim zdziczeniem. W rzeczy samej, przestępstwo jest rezultatem moralnego zła, świadomej decyzji, by zaatakować niewinne życie i własność w imię niemoralnych motywów. Z tego powodu nie tylko dla odstraszania przestępstwo powinno być karane szybko i surowo, aczkolwiek libertariański system karny będzie uwzględniał też restytucję, czyli odrobienie, odprawienie, oddanie mienia, jego wartości. Obecne przywrócenie stanu. Obecny państwowy monopol na wewnętrzne bezpieczeństwo jest porażką. Obecnie ulice wielkich miast stały się domeną barbarzyńców, o ile nie jest to obelgą dla Wizygotów. W mieście Nowy Jork zgłoszenia włamań są spisywane i zapominane. W Waszyngtonie DC brutalne napady wymykają się policji i prokuratorom, mimo że mają nowoczesny sprzęt i wyszkolenie. Jak wszyscy biurokraci, policja, prokuratorzy oraz sędziowie nie mają zachęty ekonomicznej, by spełniać oczekiwania konsumentów, lub raczej w tym wypadku potencjalnych konsumentów usług ochrony przed przestępstwami i sprawiedliwości przeciwko przestępcom. Nie ma suwerenności konsumenta, kiedy państwo ma monopol na zwalczanie przestępstw, a jedynymi przestępstwami, które traktuje poważnie, są przestępstwa przeciwko niemu samemu, tak jak fałszerstwo czy unikanie opodatkowania. Znam historię kobiety, która mieszkała we włosko-amerykańskiej enklawie klasy robotniczej, otoczonej przez slumsy w Cleveland. Na zewnątrz tego schronienia panowało bezprawie, ale w jego obszarze domy i ulice były bezpieczne. Każdy, kto wkroczył do włoskiej dzielnicy i popełnił tam przestępstwo, był dzięki prywatnej ochronie niemal zawsze łapany, ale sprawca rzadko był dostarczany na policję, ponieważ ona prędko by go wypuściła, aby znowu broił. Przestępca był karany natychmiastowo na miejscu, w efekcie czego okolica była niemal wolna od przestępczości, bo potęgowało strach i pewnego rodzaju myślenie zapobiegawcze o konsekwencjach swoich działań, o następstwach. Jakkolwiek nie był to system idealny, była to surowa sprawiedliwość bezwzględnie libertariańska. Coś za coś. Za dobre wynagradzać, za złe karać. Wielu libertarian wciąż odrzuca taki system sprawiedliwości, mimo że był on prywatną odpowiedzią na nieskuteczność państwa z uwagi na kolor skóry przestępców. Paleolibertarianie nie mają takich sporów, oporów. Każdy powinien ponosić równą odpowiedzialność za przestępstwo. Powrót pogaństwa. Paleolibertarianizm jest bezwzględnie proludzki. Twierdzi on, jakże może być to kontrowersyjne, że tylko człowiek ma prawa i wszystkie polityki publiczne oparte na ideach mitycznych praw zwierząt czy praw roślin, ekologizm, bambinizm, niosą szkodliwe konsekwencje. Ekologiści dla odmiany twierdzą, że ptaki, rośliny lub nawet woda morska zasługują na ochronę przed ludzkimi działaniami, takimi jak produkcja energii czy na przykład inne. Od okonia pospolity mlecz po przyrodę jako całość, wszystko to, co zasługuje na państwową ochronę przed produkcją towarów i usług dla człowieka.
Ekologiści twierdzą, że przyroda była w doskonałej równowadze, zanim nastąpiła era współczesna, w związku z czym niszczycielskie konsekwencje rozwoju gospodarczego człowieka muszą być naprawione przez cofnięcie nas do bardziej prymitywnego poziomu. I właśnie ta chęć ratowania tych pierwotnych pryncypiów musiałaby nas zacofać i wycofać do poziomu co najmniej troglodytyzmu, czy pewnego rodzaju bycia opóźnionym, upośledzonym neandertalczykiem, jaskiniowcem. Liderzy angielskiej partii zielonych idealizują poziom gdzieś pomiędzy Cesarstwem Rzymskim a epoką Karola Wielkiego. Innymi słowy, wieki ciemne. Przyjaciele Ziemi charakteryzują rewolucję przemysłową jako wielki niszczycielski wyzysk planety, postulując powrót do pleistocenu. Dechrystianizacja polityki publicznej spowodowała wykrystalizowanie się ruchów ekologicznych, które są nie tylko antykapitalistyczne, ale też propogańskie. Pogaństwo postuluje, że człowiek jest tylko częścią przyrody, nie bardziej istotną niż wieloryby czy wilki, w praktyce mniej istotną. Chrześcijaństwo i judaizm dla odmiany nauczają, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i dał mu we władanie ziemi, która zostanie stworzona na użytek człowieka, a nie jako moralnie wartościowy byt sam przez się. Naturalny porządek istnieje dla człowieka, a nie odwrotnie. Żadne inne rozumienie tego zagadnienia nie jest kompatybilne z wolnym rynkiem i własnością prywatną, a więc i libertarianizmem per se. Ekologiści modlą się przed ołtarzem Matki Natury, czasem jak w ruchu Gai, całkiem dosłownie, zbyt wielu libertarian do nich dołącza. Jak rzekł Chesterton, ludzie, którzy nie wierzą w nic, nie uwierzą we wszystko. Paleolibertarianie nie przepraszają, że preferują cywilizację względem dziczy. Są chętni zgodzić się z Nockiem, który pisze: widzę naturę jako wroga, wroga, którego szanuję, ale wroga. Politycznie nie powinniśmy się wstydzić bycia proludzkimi. Niewielu Amerykanów zechciałoby poświęcić swoją własność i dobrobyt w imię pogańskich złudzeń. Wyzwanie. Jeśli naród amerykański będzie wciąż łączył libertarianizm z odrzucającymi normami kulturowymi, przegramy. Ale jeśli paleolibertarianizm jest w stanie zerwać to połączenie, wszystko jest możliwe. Nawet nie paleolibertarianie powinni być niezadowoleni, że ruch nasz ma tylko jeden wizerunek kulturowy. Powinni zaprosić w ramach konserwatywnej Ameryki klasy średniej libertarian, którzy są kulturowymi i moralnymi tradycjonalistami. Domyślam się jednak, że nie zechcą tego zrobić i że czeka nas ciężka walka. Jeśli chodzi o mnie, nie mogę się jej doczekać. Czy chcemy być małym i nieistotnym klubem, takim jak LP? Czy może chcemy wypełnić obietnicę wolności, uczynić nasz ruch ponownie masowym, takim jak był on w XIX wieku, by rozpowszechniał się, rozwijał skrzydła, poszerzał horyzonty, docierał dalej i zarażał kolejne umysły tym bakcylem, by promować tę myśl, by otwierać oczy, edukować pracą u podstaw? Kulturowo istotny libertarianizm pojawił się podczas największego kryzysu prawicy w latach 40. XX wieku. Libertarianie mogą i muszą ponownie rozmawiać z odradzającym się paleokonserwatyzmem, który ma szansę oderwać się od neokonów. Możemy utworzyć z nimi sojusz. Wspólnie z paleokonserwatystami paleolibertarianie mogą odtworzyć wielką koalicję przeciwko państwu opiekuńczemu, interwencjonizmowi. Koalicję współpracę, która działała przed II wojną światową i która przetrwała wojnę koreańską. Wspólnie jesteśmy w stanie osiągnąć zwycięstwo, jeżeli nauczymy się współdziałać, ale wpierw musimy porzucić obecny libertariański wizerunek jako libertyński, odrzucający, prowadzący do samozagłady i niegodny wolności. Zamiast tego musimy przyjąć nową orientację polityczną. Wspaniale się składa, że jest to jednocześnie ta stara. W nowym ruchu libertarianie, którzy reprezentują obecne zepsucie, zatoną do swojego naturalnego poziomu, podobnie jak partia libertariańska, która była ich diaboliczną amboną. Niektórzy to czują jako bolesne, ja jednak nie mogę się tego doczekać. Niech oczyszczający proces się rozpocznie, bo już i tak jest istotnie spóźniony. Bardzo dziękuję.